Dziś pokażę wam takie imadło. Pewnie jeszcze takiego nie widzieliście. Ja też nie widziałem. Jak go znalazłem, to pierwsze widziałem takie w życiu. To jest imadło, takie samoróbka. Bardzo fajnie, prosto wykonane, jak ktoś nie ma imadła. Tutaj są dwa płaskowniczki, którymi mocujemy sobie na przykład do stołu. Tu wchodzi rura jedna w drugą rurę. Tu jest kawałek śruby. Tu jest wszystko zrobione z cienkich rurek. I tu jest po prostu długa śruba M20 i w środku nakrętka też jest takiej długości, około 40 mm. To powoduje, że wtedy większą siłą możemy sobie po prostu naciskać. Ale wiadomo, że nie zawsze w imadle musimy coś mocno robić, szarpać się, ale taki fajny wzór, jakby ktoś sobie chciał zrobić domowym sposobem imadełko. Dziękuję.